Zawsze niepokój, zawsze tutaj się wyczekuje na te czerwone światła. Start jest ultra ważny. Już za chwilę widzimy ściany, które są bardzo blisko. Ferrari, Mercedes również blisko siebie na starcie. Kto wyjdzie z pierwszego zakrętu? Sandevo, do kogo będzie należeć Mercedes czy Ferrari? Tam z jakimś małym false startem kierowca Williamsa na bocie. I w tym momencie Ferrari się tutaj przepycha z Mercedesem. No, ale ostatecznie kierowca Scuderii jest na pierwszym miejscu. Susek na ten moment drugie miejsce. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Powalało z dwie osoby z lobby na ten moment. No, trochę szkoda tego startu z perspektywy tych panów. Proszę, proszę, dajcie zaproszenie. Dariusz. Tak jest, będzie za chwilę zaproszenie dla Tiago i dla Kuby 808. Będziemy mieli szybko to w pamięci, bo w tym momencie różnie to wygląda. Mamy już nawrót, w którym widzieliśmy parę manewrów wyprzedzania. Za wiele ich tutaj nie będzie. No ale jakby szybciutko można było tuż po tunelu już rozdać tam zaproszenie, to byłoby miło, bo raczej w stawce nie powinno się nic wydarzyć, to będzie super. Ale niestety tak jest, że jak staramy się rozdawać każdemu zaproszenie, to ja już postaram się Kubie zaproszenia wrzucić. No, ale tak czy inaczej, na pewno myślę, że haubica może się cieszyć z zastępstwa w Monako, ależ błąd teraz Filipa tutaj na wyjściu, no mocno uderzył w bandę kierowca Hasa, no jakiś pech, słuchajcie, na tym zespole, na tym torze po prostu jest. W tej lidze o tytuł. I pamiętam, że pierwsze 10 okrążeń to nawet była walka bok w bok, w nawrocie, do szykany, gdzie tylko się dało, ale absolutnie utalentowani tam byli kierowcy, którzy potrafili i wiedzieli, gdzie są. To znaczy wiedzieli, gdzie drugi kierowca jest, nawet jeżeli go nie widzieli, nie mieli bladego pojęcia, że tam strzałka jakakolwiek czerwona, bo ona często potrafiła się gdzieś zgubić, szczególnie. A my wracamy już powoli do ścigania na 13 okrążeniu. No i zobaczmy, co tu się wydarzy. Na ten moment widzimy, że kierowcy Scuderii utrzymują swoje pozycje, tam włoskie ekipy ogólnie. Jakieś tam chyba problemy ze strony Świetlickiego. Przetarł się Mercedes. No i w tym momencie widzimy Red Bull kontra Mercedes, AMG kontra Quiet. Tutaj w nawrocie panowie chcą sobie zostać miejsce. Jeszcze ten McLaren gdzieś na duchu tam im wszystkim przeszkadza. W tym momencie zobaczmy, jakaś tam walka na 9 pozycji. Williams kontra Aston Martin jeszcze w to wszystko wplątany, więc no, zaczyna nam się troszeczkę po tym restarcie dziać. Zgadza tutaj kierowcom, natomiast te problemy Tomasza Wrony cały czas widać. No i teraz Susek, ależ, no naprawdę, manewr, pierwsza klasa. Chyba nie, ale bardzo blisko w tym momencie kierowcy Ferrari nie wiem, był. Webster, ja... Kierowca Mercedesa i w tym momencie Marceli Gajewski stał się duchem i znowu Skrzypek wykorzystał okazję, wciskał się tam. Nad tym wszystkim i tak Skrzypek z białymi rękawiczkami mówi, mi tam się to podoba. A i teraz manewr, no przepraszam Webster, ale musiałem... Red Bull i Ferrari, no ale że oni to ustali w ogóle i są niezniszczeni, to jest cud. To jest po prostu cud, ale teraz już niestety no tam nie było miejsca i poszarpane Ferrari. Na słabe tempo kierowcy z Milton Keynes, a on dalej zostaje, mimo tego, że nie posiada skrzydła. Czuję lepiej na tych oponach, albo zjadą po prostu razem i to nic nie zmieni. Opuścił nam sesję Kuba w tym momencie, no musiał być zdenerwowany, dlatego od razu opuścił, nie chciał siedzieć, nie chciał patrzeć. A w tym momencie walka kierowcy Astona z Alfą Romeo. Czy Skrzypek zjedzie, zjeżdża w tym momencie, więc te hardy były absolutnie najgorszą możliwą decyzją, ale to jest trochę taki, można powiedzieć, że cosplay Fernanda Alonso. Jeżeli piekarczyk nie popełnił ultra błędu, no to w tym momencie Susek musi jedynie się zadowolić, jeżeli słowo zadowolić drugą pozycją Monako. Co do kierowcy tutaj, który został wyeliminowany, czy też po prostu jako pierwszy nie dojechał, czyli oczywiście nawiązuje do Alfy Tauri, która na 18 pozycji w tym momencie widoczna, ale ona jest DNF-em. Chciałem tutaj pocieszyć Adriana, a raczej przekazać mu z wiadomości, jeżeli piekarczyk nie popełni błędu, to wygra.
z tym nie popełnił błędu, to zjazd taki chyba dosyć nieplanowany, wydaje mi się, że to można zakwestionować, jeżeli chodzi o błąd. I kwestia jest teraz po pierwsze, albo wyprzedzić MJ'ego, albo nie dostać kary. I liczyć na to, że MJ nie ma się jak odwołać od tej kary, ale wiemy, że Piekarczyk jest ambitny, wiemy, że on będzie chciał wyprzedzić, w tym momencie doczyni i do zakrętu prawo dosyć ciasnego, 90. Pod kościółkiem Mercedes traci swoje skrzydło i chyba za chwilę traci miejsce na podium, jeżeli on nie będzie w stanie jak Tomek Wrona blokować tych dwóch panów z tyłu. No ale Piekarczyk to w ogóle oprócz konsystencji i niepopełniania błędów, dużych błędów, jeszcze w ogóle dokłada cudowne tempo, bo swoich rywali to po 20 sekund odstawia. W tym momencie Białkowski będzie chciał tutaj do lewego zakrętu. Wystraszył się przejścia dla pieszych, w tym momencie już go nie ma, więc będzie próbować atakować kierowcę Mercedesa. Tutaj zostawiają sobie panowie miejsce, Mercedes ma trochę trudniej, ma mniej przyczepności i w tym momencie Tomek Białkowski wyprzedza. Tutaj mocno schodzić, no ale tak czy inaczej jesteśmy na ostatnim okrążeniu. Ferrari. Piekarczyk wygrywa Grand Prix Monaco, drugi Tomasz Białkowski. Naprawdę no cieszą się na pewno kibice Alfy Romeo, który...